wywyższać i... No i niech wyłazi, ten, wyłaź. A, bramkę zamknij. W tej chwili jest 43, jak ja mówię, słynnych ogonów. 43. Razem z końmi ja liczę 43. Śpiewające krowy, co? To nie to, że śpiewające, tylko im trzeba ich jeść dawać. Czy te siano, czy słomy, to coś tam dawać jeść. A, bo tamte nie uczepione, a te uczepione, to te nie wyjdą. Tutaj... A co, on jeść daje im, czy co? Gdzie on zginął? Gdzie ojciec zginął? Tam za winkiem poszedł. Aj, zginął. Tutaj... Mam czelaczka niebieskiego, tak niebieski? Muszę zostać u gospodarza, tak? Powiedz, takiego niebieskiego mnie nie sprzedano. Ważne, że on spokojny, jak dziecko. Zawsze taki spokojny? Tak, niebieskie zawsze są spokojne. Nie było, żeby jakiś tam... Taki wariat był cielek z niebieskich, nie było. Wszystkie takie od samego początku, tak? Tak, bo wiadomo, tak jak widać, że tych krów różnych mam i białe grzbiety, i czerwone, i czarno-białe, i czarne, ale niebieskie są najspokojniejsze. Marcheweczkę można mu dać? No, on jest tu za mały trochę. Dla starej krowy ona chętna. Temu ona głowę wystawia, bo ona wie, one nauczone. Do marchewki nauczone. A ten mój niebieski powiedz, tak, ten niebieski. Zim, ten cały worek dla jednej, to i to za mało. Takie kartę? Tak, a jak 40 trzymam, to one by na okrągło tą marchewkę jadły. Stoną takie marchewki. Stoną, tak, a nie z 5 kilogramami. One chętne. No, moment i nie ma. I to każda tak samo chętna, bo one dużo tej marki przyjadły. Jarek, wygoń ją! U mnie oczywiście był byk ponad 800 kilo z tych niebieskich, tylko co, miał 30 miesięcy, musiałem sprzedać. I przez około 5 lat nie mogłem się rozhodować niebieskiego byka, a w tym roku się urodził i on u mnie będzie do 30 miesięcy. Kiedy na panienki go puszczasz? No pewnie jak będzie miał tak z 1,5 roku. A to jest tu malutki. Powiedz, ile ja mam? Z 2 miesiące? Powiedz gdzieś tak, powiedz. Ja zimą urodzony, tak. Ale powiedz, dobrze, że ja spokojny, tak. Powiedz, niebieski zapis. Tak. Ile ludzi dzwoni do mnie albo pisze, żeby niebieskiego cielaczka. Wszyscy chcą niebieskich. Ja mówię, nie sprzedaję. Ja ich mam chyba, nie wiem, może 7 mam. Ale nic nie sprzedaje. I każdy chce kupić, a ja im odpowiadam tak. Jak będę kupować słynną belarkę i będą potrzebne pieniądze, no to wtedy coś tam może będę sprzedawać. A jak nie będzie belarki, to ja ich będę trzymać i trzymać, aż przykładowo zrezygnuję z hodowli. Bo teraz takich hodowli jak moja to już nie ma. Już nie ma, bo trzeba budować unijne obory. Nie, tutaj żadnego przemysłu nie ma, jakiś tutaj ten. Każda krowa
jak urodzi cielaka, no to przykładowo parę złotych jest, a jak nie urodzi, to takie sytuacje bywają, że nie każda jest w ciąży, to nie każda, no i co, i stratny jestem, no ale i u mnie mleka się nie doi, nie ma mleka. U nas w całej wsi, można powiedzieć, byście nie dostali mleka nawet. Tylko jeden tutaj sąsiad ma mleko i też wozi na inną wioskę. A dać 20 lat do tyłu, u mnie były krowy dojone, tylko co? Były dwie mleczarnie, prywatna i państwowa. Najpierw państwowa upadła, a później prywatna mleczarnia i teraz żadnej nie ma i nikt nie powróci do dojenia krów. Naprawdę ładny ten niebieski, spokojnie, o to chodzi, że spokojnie. Łomus, tak? Aj, pomyślę. No tego łobuza to 5 lat czekaliśmy, żeby się urodził, tak? Tak. I płat, bo jego nie było. Co, teraz przykładowo pokazują, że ludzie tam 7 miliony obora powstała, tam za 10, tam za milion, to czemu u mnie nie ma? Niby gwiazda ogromna w telewizji i na YouTubie, a nic nie powstaje. O, zaraz ten. I nic nie powstaje, bo... Nie ma tych pieniędzy, a ludzie myślą, że tutaj ogromne pieniądze są. A tu nie ma ich, nie ma. Tak jak na słynną Belarkę zbieram, to ludzie też piszą, że jak tyle milionów z gospodarki ma i tyle pieniędzy z telewizji ciągnie, a tych pieniędzy nie ma. I temu zbieram, bo chcę coś, żeby coś powstało. Bo coś było, nie? Coś było, no bo jak no o czymś się marzy, no to przyjdzie czas, że może wyjdzie coś. A jak nie wyjdzie, no to trudno. Wszystkie te krowy z tobą zostają, czy które się do nas sprzedasz? To, co tutaj biegają i tam w środku, to zostają. Mam byka do sprzedania. Czarnego całego, tak planuję pod koniec maja, jak trawa narośnie, bo ja im latem trawy wożę. Nie? Czy tym wozem, czy taczką, czy rozrzutnikiem, zależy jak sytuacja wychodzi. Ja im stare biegną na pole, jak to wyprowadzam, a młode zostają i byk też zostaje. I jemu jak dam trawy, to on powinien się poprawić. I temu na koniec maja, początek czerwca planuję sprzedawać. A jak wyjdzie, to zobaczymy. To jest unijne zamknięcie, ale nie słyszy, nie pewnie. Słyszę. Słychać? Widłami zamknięte. Nie, to... A, już ufasz, jesteś, tak.